Dzisiaj krótko o tym, które wrażenie w sprzedaży jest ważniejsze: pierwsze czy ostatnie? Zapraszam. Cześć, ja jestem Szymon. Ty jesteś na kanale Dobra Sprzedaż i jak zawsze miło mi. Że postanowiłeś mnie odwiedzić. Swoją drogą, jeżeli szukasz dużej ilości, bardzo merytorycznej wiedzy na temat sprzedaży, zapraszam cię dołącz do mojego newslettera dobrego handlowca. Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową www.simonlach.com. Ukośnik NDH, newsletter dobrego handlowca, i tam znajdziesz komplet informacji na temat tego, co jest w newsletterze, na temat tego, jaką wiedzę otrzymasz co dwa tygodnie. I oczywiście możliwość zapisu. A dla wszystkich tych, którzy zapiszą się do newslettera, opcja pobrania bezpłatnego e-booka z 16 konkretnymi spinowymi pytaniami, które mogą bardzo przydać się w Twojej codziennej sprzedaży. A teraz wracamy do merytorycznej części tego odcinka. Zdecydowana większość handlowców i w ogóle zdecydowana większość nas trenerów sprzedaży bardzo mocno koncentruje się na tym, jak robić dobre pierwsze wrażenie. No i tu się pojawiają te elementy, że wiesz, że trzeba być uśmiechniętym, że trzeba być pewnym siebie, wyprostowanym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała ta lista rzeczy, o których pewnie już wiele razy słyszałeś. Jednocześnie ciekawe jest to, że psychologia już od dawna definiuje taki mechanizm, który nazywa się krzywą uwagi. I ta krzywa uwagi ma kształt takiego zwykłego prostego U. I ta krzywa uwagi ma dwa bardzo ważne momenty. Jeden na jej początku, drugi na jej końcu. Ten na początku nazywa się efektem pierwszeństwa, ten na końcu nazywa się efektem świeżości. Ten element, na, ten moment na początku, czyli y, sam początek dowolnej sytuacji, w której Twój klient ma styczność z Tobą, nazywa się powszechnie rzeczywiście pierwszym wrażeniem. No i tak jak gadaliśmy, wyprostowana postawa i tak, dalej, i tak dalej. Uśmiech na twarzy, wyciągnięta ręka, uścisk dłoni, bla, bla. Ble. Natomiast bardzo mało handlowców skupia się na tym drugim elemencie, który nazywa się efektem świeżości. I teraz ja mam do ciebie proste pytanie. Idziesz na dwie imprezy. Pierwsza: świetnie się zaczęła, naprawdę żarcie na początku, super muzyka też, fatalnie się skończyła. Przez ostatnie dwie godziny DJ grał fatalną muzykę, ani na chwilę nie wyszedłeś na parkiet, a żarcie było zimne i niedobre. Jak zapamiętasz taką imprezę? Ok, druga impreza. Początek słaby. Jedzenie niedobre, muzyka średnia. Ostatnie dwie godziny takie, że ani na minutę nie zszedłeś z parkietu, a jedzenie, które próbowałeś, zapewniało ci to po prostu jak posiłki mojej żony na cateringu, który, który możesz u niej kupić. Kulinarny orgazm z każdym kęsem. I teraz, jak zapamiętasz. Ta impreza. Zaryzykuję. W pierwszym przypadku prawdopodobnie stwierdziłeś, że no skoro impreza się dobrze zaczęła, kiepsko skończyła, prawdopodobnie kiepska impreza. W drugim wypadku, skoro impreza się słabo zaczęła, a bardzo dobrze skończyła, to prawdopodobnie stwierdzisz, że to była świetna impreza. Uwaga, w sprzedaży jest dokładnie tak samo. Jeżeli skopiesz coś na samym początku, masz jeszcze czas, żeby to uratować. Jeżeli całe spotkanie poszło dobrze, a na koniec puściłeś przysłowowego Bąka no to marne szanse na to, żeby to, to kiepskie wrażenie zatrzeć. Zatem, co się okazuje? Okazuje się, że jako handlowcy marnujemy, albo być może, dobra, powiem delikatniej, nie wykorzystuje, bardzo wielu handlowców nie wykorzystuje olbrzymiej szansy na budowanie maksymalnie silnego przekonania klienta o tym, że chce kupić właśnie u ciebie, Olbrzymia liczba handlowców nie wykorzystuje tej okazji, yy, jaką jest końcówka samego spotkania. A ty od dzisiaj skup się bardzo mocno nad tym, żeby zakończenie Twojego spotkania, czy dowolnej innej formy kontaktu z Tobą, planować zdecydowanie mocniej niż sam jego początek. Pamiętaj, jak na randce puścisz bąka na początku, masz jeszcze całą randkę, żeby to uratować. A co jak wymknieć się pod koniec? Dlatego zadbaj bardzo mocno o to, żeby końcówka Twoich spotkań z Twoimi klientami wywalała ich z butów na tyle mocno, żebyś zostawił ich z takim przekonaniem na samym końcu, że ja pierdzielę. Ja chcę to kupić u tego gościa, u tej babki. I za to bardzo mocno trzymam kciuki. Dzięki za dzisiaj. Trzymaj się. Cześć.